Dostaniesz tu tyle, co kot na płacie. Wypluj te słowa. Nie chcemy cię tu, wiedźmo! Zostaniesz tu na dłużej? Zawsze potrafiłeś zjednywać sobie ludzi. Sprowokowali mnie. Tak, widziałem. Miałeś do mnie jakąś sprawę. W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa, specjalisty od dżinów. Któregoś dnia wypłynął na Skellige i słuch po nim zaginął. Wcześniej popytałam tu trochę o niego. Niektórzy ciągle go pamiętają. Wiadomo, co się z nim stało? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli go u wybrzeży Hindarsfjall, a potem rozpętała się burza stulecia. No to pewnie skończył jako karma dla ryb. Niekoniecznie. Muszę się dowiedzieć, co się z nim stało. Po co? Znałaś go? Nie, ale to nie on mnie interesuje, tylko jego dżin. Dlaczego właściwie się tym interesujesz? Dżiny bywają niebezpieczne i zawsze są złośliwe. Pamiętam, ale gra jest warta świeczki. Jeśli go okiełznam, zdobędę potężną moc, a ta w którymś momencie może nam się przydać. Skąd wiesz, że ten czarodziej w ogóle miał jakiegoś dżina? Tak wynikało z jego ksiąg. Opisywał, w jaki sposób go spętał i czerpał energię z jego mocy. Gdyby miał dżina, to nie zagroziłaby mu żadna burza. Wystarczy, że wypowiedziałby życzenie. Chyba, że nie miał już życzeń, albo stało się coś nieoczekiwanego. No dobrze, to czego właściwie ode mnie oczekujesz? Że pomożesz mi znaleźć dżina. Nie zaoferuję ci nagrody w złocie, ale możesz liczyć na moją wdzięczność. Skoro tak stawiasz sprawę, dobrze, pomogę ci. Dzięki. Na przystani czeka łódź. Chodźmy. Widzę, że zdążyłaś wszystko przygotować. Owszem. Skąd wiedziałaś, że się zgodzę? Nie wiedziałam. Musiałam zaryzykować. Teraz kulchanów niż myślę. Myślę, że ich nas mogę. My byśmy się obronili. Wiadomo, że Larvik ma lepszy. Czasem ją tylko w niego. O, przekraczenie. Synku, gdyby to tak prowadź. Choć raz mógłbyś przejąć inicjatywę. A pozwoliłabyś mi? Zależy w czym. Wybierwami, ale nie ma to jak porządny barani kotle. Przygód szukasz? Ale się wczoraj zrobiliśmy. Statek z dżinem zatonął gdzieś w tej okolicy. Niezbyt konkretny trop. Rzucę zaklęcie na naszą łódkę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy na dnie są jakieś wraki. No to do dzieła. Pozwolisz, że ja będę sterować? A czy mógłbym odmówić? Nie. Siadasz czy nie?
Nie wiem, czy z tym dżinem to dobry pomysł. Z jednym już sobie kiedyś poradziliśmy, pamiętasz? Pamiętam, Jaskiera mało co nie stracił głosu. Całe szczęście uratował go twój egzorcyzm. Ja, skąd miałem wiedzieć, że to znaczy odejdź stąd i wychędzasz się sam? Trzeba się było uczyć języków obcych. Do końca życia będziesz mi to wypominać? No to akurat już sam zadbałeś. Takie było twoje ostatnie życzenie. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi potknięcia. Uważaj, czego sobie życzysz. A jak już to dostaniesz, przyjmij z dobrodziejstwem inwentarza. Ja. A jeśli chodzi o potknięcia, nie widzę powodu, żeby się nie śmieć, póki są zabawne. Coś tu jest na dnie. Tu jest za głęboko, nie dasz rady zanurkować. Nie doceniasz mnie. Wręcz przeciwnie. Dlatego poprosiłem cię o pomoc. Rzucę na ciebie zaklęcie. Na jakiś czas spowolni ci akcję serca i będziesz mógł dłużej wytrzymać pod wodą. Esat Eich Kryderytaun! Gotowe. Uważaj na siebie. Jak tam kąpiel? Ciepła woda? Jak idzie? Jen, wiesz, że nie lubię, jak mi czytasz w myślach. Nie czytam ci w myślach, tylko używam telepatii. Poza tym masz coś do ukrycia? Nie powiedziałbym ci, gdybym miał. Widzisz coś ciekawego? Szczątki statku i jakąś jaskinię. Sprawdzę ją. Połamane maszty, kawałki burt i całe mnóstwo utopców. Pewnie przyciągnęły ich ciała załogi tego okrętu, a potem zrobiły tu leże. Jest też galion klanu Drummond. To nie ten okręt. Wracaj na górę. Teraz? Tam, gdzie zaprowadzi nas ślad. Co zrobisz, jak już znajdziemy Gina? Poprosisz go o piękny dom, potem pałac, a na końcu zechcesz zostać królową? Dalej mówimy o Ginie, czy już o Złotej Rybce? Bez różnicy, ważne, że spełnia życzenia. Jakie jest twoje? Dowiesz się w swoim czasie. Tu coś jest. Kolejny wrak. Zobaczę, czy nasz dżin się tam nie chowa.
Ten wrak leży tu już jakiś czas. Drewno zbutwiało. Rozejrzyj się, tylko uważnie. Szukaj czegoś, co wskazuje, że to statek czarodzieja. Piękna robota. Co tam masz? Ruch wojenny z symbolami rodowymi klanu Heimei. Piękna robota. Co tam masz? Ruch wojenny z symbolami rodowymi klanu Heimei. Mam coś. Skaligijski puklerz z symbolami klanowymi Heimei. To ród Donara. Kiedy ten puklerz tu osiadł, Donar był malcem w pieluchach. Ten drakar należał do klanu Dimun. Jen, żadna z tych łodzi raczej nie należała do czarodzieja. To stary, zatopiony drakar. W takim razie wracaj. Trzeba szukać gdzie indziej. Coraz sprawniej ci idzie. Byłoby jeszcze sprawniej, gdybyś mi pomogła, panie. Zdecydowanie wolę obserwować sprawę. Jak wtedy, gdy szukaliśmy smoka i lawina strąciła nas ze ścieżki. Trzymałem się zerwanego mostu, a ty uwiesiłaś mi się na pasie i podziwiałaś widoki, pamiętasz? W dole była piękna przepaść, szumiały drzewa, leniwie płynął strumień. Pamiętam, choć bardziej podobał mi się widok, który miałam też przed oczami. Skały wyglądają jakoś dziwnie. I coś chyba jest na dnie. Sprawdzę. Widzisz coś? Nawet więcej niż coś. Wielki krater, jakby walnął tu meteoryt. Muszę to zobaczyć. Jednak wskakujesz? Nie, rzucę na ciebie zaklęcie. Będę widzieć twoimi oczami. Rozluźnij się. Eis fajte weiden en eichte il weit! To nie był meteoryt. Tylko co? Efekt teleportacji. Potężna moc wycięła dno morskie, skały i wszystko, co było w zasięgu sfery teleportacyjnej. Nie cierpię portali. Chyba mamy trop. Szukaj czegoś, w czym mogli zamknąć Gina. Dobrze, ale zostaw już w spokoju moje oczy. Za mało tu mi... Eis fajte weiden en eichte il weit! Nie ma tu dżiny, ale jest coś, co powinno ci się spodobać. Co takiego? Połowa pieczęci. Nada się. Wracaj na górę.
jest tylko połowa. Możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część, z dokładnością do kilkunastu metrów. A tam, gdzie jest druga część, powinien być też Jean. Właśnie. Gotowy? Przenoszę nas na trzy. Nie, tylko nie portal. Nie marudź. Raz, dwa... No przecież było. Zobacz, trzeba się tu rozejrzeć. Nie tak szybko. Najpierw mi wyjaśnisz, o co tu naprawdę chodzi. Po co ci ten dżin? Przecież wiesz, że dla czarodzieja moc dżina jest bezcenna. Nie wykręcisz się, nie tym razem. Mów prawdę, albo sobie pójdę. Nie musisz mnie szantażować. I tak byś się dowiedział. Owszem, ale po fakcie, a ja chcę wiedzieć teraz. Ile to już trwa, Geralt? To między nami. 15, 20 lat? Na przemian rozchodzimy się i wracamy, bo coś nas do siebie ciągnie. A ja nadal nie mam pewności, czy to prawdziwe uczucie, czy tylko igraszka Gina. A więc o to ci chodzi. O moje ostatnie życzenie. Poprosiłeś Gina, żebyśmy zawsze byli razem. A ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie. Czemu chcesz to zrobić? Żeby się przekonać, jak będzie bez niego. Czy będziemy dalej dla siebie ważni, czy staniemy się dwojgiem obcych ludzi. A co jeśli ja nie chcę wiedzieć? Teraz już nie masz wyboru. Chodź, przeszukajmy statek. Niezły ekscentryk z tego Amosa. Zażyczył sobie, żeby Jean przeniósł połowę statku na szczyt góry? Niekoniecznie. Jeany są złośliwe z natury. Ten mógł po prostu spełnić życzenie w przekorny sposób. W takim razie nie życz sobie, żebym zniknął z twojego życia, prawda? Jeszcze nie zdecydowałam, jak to. Powinniśmy przeszukać ten statek. Czego więcej się tu nie dowiem. Nic tu więcej nie znajdę. Interesujące. To ciekawe. Tajemnica tajemnic Agnes z Glanville. Wygląda na to, że zderzenie z górą było tak silne, że kogoś z nich wyrzuciło. Ładne buty.
Wygląda na to, że zderzenie z górą było tak silne, że kogoś z nich wyrzuciło. Czarodziej pewnie tu sypiał. To ciekawe. Jen, chyba powinnaś to zobaczyć. Co tam masz? To Amos. Na rycinie w książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał całą. Myślisz, że Jean go tak urządził? Nie, nie zaatakowałby swojego pana. Wygląda mi to raczej na nieszczęśliwy wypadek. Gdy rozpętał się sztorm, Amos pewnie wypowiedział życzenie w stylu: zabierz nas stąd choćby na szczyt góry. I Jean spełnił je dosłownie. Potem zaliczyli twarde lądowanie, Amosa wyrwało z butów i cisnęło nim o ścianę, a półka z książkami zrobiła resztę. Zawsze wiedziałem, że nadmiar wiedzy zabija. Jeśli zginął podczas teleportacji, może dalej ma przy sobie pieczęć. Et voilà. Brawo, chodź na główny pokład, mam pomysł. Niczego więcej się tu nie dowiem. Nic tu więcej nie znajdę. Mocarstwa żywiołów Gian Battista. Odsuń się trochę. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać Gina. Pewnie mu się to nie spodoba. Osłaniaj mnie. Hem, Gin! Briefcase'em hier! Case et disclair! Querit me castell! Że masz jakiś plan. Może się zamienimy. Jeszcze trochę. Czuję to ładnie. Zanim wypowiedział ostatnie życzenie, więc się nie schwytam. Możemy się tak szarpać w nieskończoność, albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko Jean może ściągnąć zaklęcie innego Jeana. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. Burza ucichła. Tak, już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy.
Nabieramy wprawy. Ostatnio, kiedy ujarzmialiśmy Gina, oberwała połowa Rindy. Tak, dobrana z nas para. Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Ale może teraz się to zmieni. A czujesz coś? Coś się zmieniło? Spodziewałam się, w sumie sama nie wiem czego, przynajmniej zawrotów głowy. Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem, że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. Może Jean jednak nas oszuka? Czemu? Bo ja też nie czuję, żeby coś się zmieniło. Kocham cię, Jen. A ja ciebie. Co to miało być? Coś, żeby nie było za słodko. Dziwne. Robiliśmy to już tyle razy, a poczułem się, jakby to był pierwszy pocałunek. W pewnym sensie był. Poza tym, kiedy powiesz kocham, pocałunek smakuje inaczej. Masz w planach jakiś ciąg dalszy? Zależy, o co pytasz. Musimy znaleźć Ciri, potem pokonać Gon. Ale myślę, że świat się nie zawali, jeśli tu chwilę posiedzimy. Ale tu pięknie. Skaligijskie duchy nam sprzyjają. Następnym razem idziemy konno. Stamtąd nie dałoby się zjechać konno. Co teraz? Cóż, ja jadę do Wzimy. Jen, to co się stało? Było bardzo przyjemne, więc nie psujmy tego roztrząsaniem szczegółów. Ja jadę po Umę do Barona i potem prosto do Kermoren. Dołączę do was najszybciej, jak będę mogła. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Geralt? Myślisz czasem o przeszłości, o tym, jak byłaś w Gonie? Czasami. Dziwi mnie, że przeżyliśmy. Eredin zwykle nie zostawia świadków. Właściwie nie zostawił. Kiedy uciekłem, straciłem pamięć. Ta twoja słynna amnezja. Ty jej nie miałaś? Tylko przez jakiś czas. Kiedy trafiłam w ręce cesarskich czarodziejów, szybko odzyskałam wspomnienia. Kiedy byłaś w Gonie, mam nadzieję, że nie zrobili ci krzywdy. Nawet jeśli, to nie pamiętam. Cały ten okres to teraz tylko jakieś majaki. Krew i pożoga, szaleńcza pogoń przez różne światy. Wszystko jak przez mgłę. Ale pamiętam, jak po mnie przyszedłeś. Jak wymieniłeś swoje życie za moje. Nie zdążyłam ci wtedy podziękować.
Zrobiłabyś dla mnie to samo. Twoja pewność jest rozczulająca. Nie powiedziałeś mi, jak się stamtąd wydostałeś. Sam chciałbym to wiedzieć. Czasem przypomina mi się, jak mknę przed siebie, a wokół są czerwoni jeźdźcy. Następne, co pamiętam, to las u stóp Kermoren. Nic więcej. Czego właściwie Eredin od ciebie chciał? Tego samego, co od ciebie. Nie pamiętasz? Z pobytu tam ciągle prawie nic. Byliśmy przy Nentą, Geralt, oboje. Eredin liczył, że Ciri prędzej czy później po nas przyjdzie, a wtedy on ją dopadnie. Na szczęście nie dała się podejść. Jak to się stało, że z zakładniczki cesarza stała się jego sojuszniczką? Któregoś dnia drzwi do mojej celi otworzyły się. Zamiast tego oficera, co zawsze, stał w nich sam cesarz. Obiecał, że zwróci mi wolność, a cesarski skarbiec będzie dla mnie otwarty, jeśli spełnię jego prośbę. Wtedy powiedział ci o Ciri, a ty przyjęłaś propozycję. Dlaczego? Wspólny cel skłania do niecodziennych sojuszy. Wiedziałam, że muszę znaleźć Ciri, nim zrobi to Eredin, a jeśli jakikolwiek człowiek miał siłę i środki, żeby mi pomóc, to tylko cesarz. Poza tym, mimo wszystko to jej ojciec. Czemu mnie nie szukałaś, jak już odzyskałaś pamięć i wolność? Założyłam, że szybko dojdziesz do siebie i to ty mnie znajdziesz. Miałaś do dyspozycji czarodziejów, a ja byłem całkiem sam. No, nie tak znowu całkiem. Poza tym wiedziałam, że musiałeś uciec, bo Eredin nigdy by cię nie wypuścił. Mnie wymazał pamięć, ale było całkiem możliwe, że tobie nie zdążył. Dochodzą też wiedźmińskie mutacje. Liczyłam, że zapobiegną większym uszkodzeniom. Zastanawiam się jeszcze... Nad czym? Odczuwasz jakieś efekty naszego spotkania z Jeanem? Tak. I teraz trochę żałuję. Chcesz mi powiedzieć, że... Żałuję, że nie spróbowaliśmy tego wcześniej. Dużo wcześniej. Myślisz, że rzadziej byśmy się kłócili? Wręcz przeciwnie. Ale inne rzeczy też byłyby bardziej intensywne. Tak jak teraz. Słuchaj, możesz coś zrobić z tym znamieniem? Co najwyżej podrapać. Ja nie żartuję, Jen. Ja też nie. Te symbole to stara, potężna magia. Nie mam pojęcia, jak je usunąć. Zaraza. Dla mnie i tak jesteś najpiękniejszy. Oczywiście zaraz po Lambercie. Znalazłem coś, co chyba należy do ciebie. Ta czaszka to jakaś ozdoba? Bo jeśli tak, to mocno ci się zmienił styl. Nie, to broń. Nigdy czegoś takiego u ciebie nie widziałem. Tak jak mówiłeś, zmienił mi się styl. Dzięki, do zobaczenia. Thank you.